No, jest to nie do pisania na pewno moment i nie do opisania jakby sytuacja, w której się znajduje. No, chciałbym podziękować mojej narzeczonej za to, że naprawdę podołała i jest synek na świecie. I wszystko w porządku, wkrótce będzie w domu, no i zacznie się trochę inne życie. No ja mam nadzieję, tylko czy ty teraz podołasz podzielić obowiązki między salą treningową a ojcowskimi obowiązkami? Tak, wiedziałem, że takie pytanie może gdzieś mnie spotkać dzisiaj na, właśnie podczas tak, konferencji, ale spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, mamy swoich rodziców, którzy też będą nas wspierać i będą nam pomagać, więc wiedzą dobrze, że to jest mój zawód, jest to moja praca i jestem w swojej pracy zawodowcem, chcę być swoim zawodowcem, więc wykonuję swoją pracę w 100%. Przychodzę do domu, jestem w domu tatusiem, więc będę rolę taty pełnił w 100%, więc spokojnie na wszystko znajdę czas. Jaki ty masz sobie plan na to, żeby pobudzić niewyspanego młodego tatę? O kurczak! No powiedz, co pije z rana? Przyznaj się teraz. Słuchajcie, właśnie, przyznaj się, co pije z rana. Rafał. Teraz nie, powiedz młodzież, jak ty taka jesteś teraz fancy, to powie dobre słowo. No super, no właśnie, to ci jest, wyszło, no. O, to powiedz, to teraz powiedz, co pije młodzież z rana. Rafał nazywa nasze pokolenie milenialsów pokoleniem energetyków. Dokładnie. No my po prostu pijemy każdego dnia energetyka zamiast kawy. To jest w ogóle jakaś masakra. No i co? No Rafał, no pijemy energetyka, no trudno. No. Ale ja się nie dam przekupić energetykiem, nie ma szans. Ale dam odpowiedzieć sobie na pytanie i chciałam po prostu powiedzieć, ty jesteś bardzo profesjonalny i jeszcze nigdy nie miałam takiej sytuacji, żebym się zawiodła, że jak czekałeś na syna, to rzeczywiście byłeś myślami czasem gdzieś indziej, ale ja też jestem człowiekiem, też rozumiem, no, jak to wszystko działa. Więc budujemy fajny balans i to mi się podoba, że jesteśmy po prostu parą tutaj w programie.